Mural Dziękujemy za Solidarność przy ulicy 11 lutego został odsłonięty w zeszłym roku w ramach polkowickich obchodów 40-lecia powstania ruchu solidarnościowego w kraju. To dało początek rocznicowym spotkaniom z kombatantami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego. Przy tym muralu, który właśnie ma być takim żywym symbolem i pamiątką tych wydarzeń, które miały miejsce lat 40 temu właśnie, między innymi w Zagłębiu Miedziowym w Polkowicach. To jest spuścizna tych ogromnie ważnych wydarzeń, ale również zobowiązanie dla władz Polkowic, aby kontynuować to dzieło, przypominać o nim i w szacunku trwać dla ludzi, którzy o naszą wolność wówczas walczyli. Dla działaczy, uczestników wydarzeń sprzed lat takie spotkania są bardzo ważne. Mają też swój cel. Zintegrować środowisko byłych działaczy, założycieli Solidarności. Jak się robi takie spotkania, ludzie przychodzą, odnajdujemy kolegów, żeby ich wspomóc w uzyskaniu statusu działacza opozycji. Cieszę się z tego, że grupujemy się w jakiś sposób, spotykamy się. To jest najważniejsze dla nas. Już mamy swoje lata i gdzieś w jakiś sposób odchodzimy od życia, ale tu takie spotkanie to łączy. Jednak przede wszystkim rocznicowe spotkania są okazją do wspomnień. Brałem udział 13 grudnia w strajku, uczestniczyłem na Rudnej Zachodniej. No i po pacyfikacji kopalni żeśmy tutaj przeszli do Polkowic, do kościoła. To są wspomnienia, to trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, co to było, co się zdarzyło. No i pielęgnować to po prostu, żeby nie uległo zapomnieniu. Lokalizacja muralu przy ulicy 11 lutego nie jest przypadkowa. Było to jedno z miejsc w Polkowicach, gdzie w grudniu 1981 roku mieszkańcy protestujący na znak Solidarności ze strajkującymi górnikami kopalni Rudna byli pacyfikowani przez oddziały ZOMO i milicji. Stąd te wymowne symbole na malowidle.